Hej, witam serdecznie z tej strony Michał, a to kolejny odcinek poświęcony unboxingowi. A dzisiaj na naszej scenie dwa mikrofony dynamiczne. Mikrofon Stag SDM70 oraz Shure SV200. Mikrofony kupiłem, żeby wzbogacić swoje studio domowe nagrań. Do tej pory używałem takich mikrofonów Voicecraft VK605. To jest mikrofon kardioidalny, dynamiczny. Zaraz sobie go zważymy na sam początek. Dosyć ciężki. 307 gram waży. Dobra. I teraz unboxing tych dwóch mikrofonów. Pierwszy mikrofon Stag SDM70. To klon mikrofonu Shure SM57, sławnego, legendarnego mikrofonu do nagrywania instrumentów, gitar, werbli. Dlaczego go kupiłem? Bo też chciałbym się pobawić, poeksperymentować. Wiem, że również śpiewają do tego mikrofonu. Ja też zobaczę, jak mi to wychodzi. Mikrofon przyszedł oczywiście w ten sposób zapakowany. Zapraszam mojego pomocnika, Bartka, który będzie mi tutaj dzisiaj pomagał w tych wszystkich rozpakówkach. Dobra, więc rozpakowujemy. Od razu przygotowujemy mikrofony do użytku, więc te opakowania to są tylko opakowania, które za chwilę będziemy utylizować. Dobra. Zapakowany w plastikowego case'a. I co w środku, słuchajcie? No. Po rozpakowaniu oczywiście system gąbek, tak? Kabel. Kabel XLR 5 metrów. Tak tutaj producent daje. I do tego mikrofon. Proszę, wyciągamy mikrofonik. Dobra. Jaki mały. Jaki mały, właśnie. Słuchajcie, powiem tak, SMA57 nie widziałem na żywo, tylko w filmach, ale jest to taki właśnie mikrofon. Z tego, co na filmach właśnie patrzyłem, wykonany z bardzo dobrego, z dobrej jakości plastiku. Tutaj główka z zawartym właśnie mikrofonem dynamicznym o impedancji 600 ohm. I częstotliwość robocza to jest od 50 Hz do 15 000. Taka jest właśnie robocza częstotliwość pracy. XLR gniazdo. Zobaczymy, ile waży w porównaniu do mojego poprzednika. Gram, czyli praktycznie o połowę lżejszy. Bardzo fajnie wykonany, super wygląda. I zobaczymy, jak nam się będzie właśnie sprawował. Cena, słuchajcie, tego mikrofonu to jest 99 zł. Tyle za niego zapłaciłem. Także tak, mamy fajną opakówkę, gdzie możemy sobie schować taki mikrofon. Myślę, że tutaj obok spokojnie dynamiczny drugi wejdzie, więc w opakówce będzie można dwa przewozić, bo kable to przeważnie w skrzyneczkach, ale można fajnie właśnie tutaj, ten mikrofon nam się nie zniszczy, a zawsze będzie gotowy do transportu. Dobra. Kolejnym mikrofonem, słuchajcie, to jest właśnie Shure SV200. Ten mikrofon kupiłem typowo do wokala. Co nie? Oczywiście 58 legendą, jeśli chodzi o mikrofony, plus do tego Shure 7B, tak, który jest bardzo popularny, ale mi nie stać po prostu na niego, więc to jest wersja budżetowa. Ja za niego zapłaciłem 129 zł. One chodzą tak różnie, 149, 150, 180, w zależności. Dobra, zobaczymy, co nam producent dał. Mamy pudełko, pudełeczko i mamy w środku, tak, instrukcję obsługi.
kabel XLR. Widzę, że bardzo fajnej jakości, też się przyda. No i mamy tutaj mikrofonik. Dobra, mikrofon Shure SV200 z włącznikiem, gniazdo XLR, metalowa fajna konstrukcja, tak jest. Troszeczkę w budowie różni się nam od tego modelu Voicecrafta. Przede wszystkim główką. Dobrze, zważymy teraz ten mikrofon. Zobaczymy, ile waży. Mikrofon waży 253 gramy, więc jest o 100 gram lżejszy od tego Voicecrafta. Słuchajcie, mamy tutaj właśnie instrukcję obsługi do mikrofonu. Dobrze. I co jeszcze? Co jeszcze mnie zaciekawiło? Słuchajcie, ten mikrofon to jest tak. Oczywiście charakterystyka kardioidalna. Kardioidalna. Częstotliwość pracy to jest od 50 do 15 tysięcy Hz. Impedancja 600 Ohm, 4,5-metrowy kabel XLR. Do tego, słuchajcie, fabryka tutaj Stany Zjednoczone, fabryka, tak, wyprodukowany, słuchajcie, 2020 rok w czerwcu. Tak właśnie tutaj wszystko fajnie jest opisane. Tak jest. Także tutaj do tego mikrofonu mamy tylko takie pudełko standardowe od producenta. Także nie mamy żadnego tutaj case'a. Nie mamy case'a, ale mamy za to fajny właśnie kabel XLR. Zaraz zobaczymy jakość tego kabla. Tak, w porównaniu, słuchajcie, do Staga. Tak wyglądają te kable. To jest Stag, a to jest właśnie kabel Shure'a. Także bardzo fajnie to wszystko się prezentuje. Kabelki oczywiście się przydadzą. Teraz tak, jeżeli chodzi o testy obydwóch mikrofonów, właśnie tego mikrofonu Shure 200, SV200 oraz mikrofonu Stag. Teraz zobaczę, czy mi się tu właśnie będzie można, o, ale już widzę, że będzie fajnie, bo będzie można, słuchajcie, spokojnie przewozić nawet dwa mikrofony w tym opakowaniu. Także w pudełku będzie to wszystko fajnie zapakowane. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o testy, to podstawowe testy charakterystyki kardioidalnej, testy obudowy i do tego ze 2-3 próbki testów takich wokalno-głosowych, instrumentalnych. Także zapraszam serdecznie do testów. Ok, więc przechodzimy do testów. Słuchajcie, jak będą wyglądały testy? Testy będą wyglądały mianowicie tak. Pierwszy test będzie dotyczył charakterystyki mikrofonu, jego kierunkowości. Drugi test to będzie test głosek wybuchowych. Przeczytamy sobie dwa krótkie teksty, oczywiście na każdy mikrofon. I trzeci test to będzie test instrumentalny, akustyczny, delikatny. Chodzi tylko o sam zarys mikrofonu. Nie będę tu jakichś szczegółowych testów nakręcał, ponieważ jest dużo filmów na ten temat, a chodziło mi o unboxing plus takie ogólne wrażenie właśnie, jeśli chodzi o te mikrofony. Jeżeli ktoś będzie potrzebował, no to oczywiście można coś tam więcej będzie nagrać, ale na tą chwilę nie ma takiej potrzeby. Wszystkie mikrofony są podpięte pod mikser. Ten, który teraz do niego mówię, mikrofon Vonix, mikrofon pojemnościowy.
mikrofon dynamiczny Shure SV200, który kupiłem specjalnie do wokalu i on takie ma przeznaczenie. Voicecraft VK605, mikrofon, którego używałem do tej pory. Mikrofon instrumentalno-wokalny, wokalno-instrumentalny. I do tego jeszcze Stag SDM-70, to oczywiście mikrofon instrumentalny. Aczkolwiek ludzie też śpiewają do niego, mówią do niego. Zobaczymy. Wszystko oczywiście bez popfiltrów dodatkowych, czyli to, co tutaj dał producent. Wszystko wyjustowane, wszystkie parametry na godzinę 12. Wszystkie głośności wyrównane, również tak samo po to, żeby dać szansę każdemu mikrofonowi zobaczyć, który jest bardziej wzmocniony, który nie jest bardziej wzmocniony, który dudni, który jest mniej na to odporny. No wszystkie parametry. Oczywiście zalecam słuchać tych testów, w ogóle oglądać tych filmów w słuchawkach, szczególnie testy, dlatego że więcej szczegółów słychać niż na smartfonie, który ma słaby głośnik. Lepiej troszeczkę zawsze oczywiście to wygląda na komputerach. No dobra, koniec gadania, początek testów. Ja wyciszę ten mikrofon po to, żeby nie zbierać tego tła niepotrzebnego, a będziemy testować tylko mikrofony, które nas interesują. Dobra, ok, także wyciszam ten mikrofon. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Shure SV200. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Macie tu test obudowy, jak to wygląda, jak Shure'a. OK. Voicecraft VK605, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. I macie tutaj test obudowy. OK. Stack SDM-70. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. OK. Dzieci przygotowały mi tutaj książeczkę. Więc czytamy. Shure SV200. Paraduje paw po parku. Pośród pokrzyw się panoszy. Pchły, pędraki i pisklaki przeraźliwym piskiem płoszy. Puszczyk z parku w Puszczykowie. Przyklapnięte piórka puszy. I tak przy tym pochukuje, że aż pliszkom puchną uszy. Voicecraft VK605 paraduje paw po parku. Pośród pokrzyw się panoszy. Pchły, pędraki i pisklaki przeraźliwym piskiem płoszy. Puszczyk z parku w Puszczykowie przyklapnięte piórka puszy. I tak przy tym pochukuje, że aż pliszką puchną uszy. Paraduje paw po parku. Pośród pokrzyw się panoszy. Pchły, pędraki i pisklaki przeraźliwym piskiem płoszy. Puszczyk z parku w Puszczykowie przyklapnięte piórka puszy. I tak przy tym pochukuje, że aż pliszką puchną uszy.
Myślę, że słychać różnicę. Może jeszcze do mikrofonu tutaj dynamicznego, pojemnościowego, przepraszam, przeczytam. Paraduje paw po parku, pośród pokrzyw się panoszy. Pchły, pędraki i pisklaki przeraźliwym piskiem płoszy. Puszczyk z parku w puszczykowie przyklapnięte piórka puszy i tak przy tym pochukuje, że aż pliszkom puchną uszy. Oczywiście słychać troszkę tutaj taki pogłos, echo, które się odbija. Ja oczywiście starałem się tutaj nie mówić gdzieś w róg pokoju, żeby tego po prostu nie nasilać. Dobra, słuchajcie, jak słyszeliście, oczywiście każdy mikrofon tutaj na swój sposób sobie z tym radzi. Oczywiście wiadomo, że jeżeli mamy problem z wybuchowymi głoskami, to możemy sobie dodać popfiltr, czy to taką gąbkę, czy innego rodzaju popfiltr, taki jaki mamy dostępny. Albo możemy sobie wykonać taki oczywiście samemu i wtedy nie ma problemu. Jeśli chodzi oczywiście o mikrofony instrumentalne, no to wiadomo, przykładane do wzmacniacza, do głośnika, no nie będą potrzebowały popfiltru. Tu bardziej chodzi o wokal czy mowę. Także albo taką gąbkę, czy innego rodzaju popfiltr. O, na przykład może być taki. Także też również tego rodzaju można założyć i jakby nie ma problemu. Dobra, także przechodzimy sobie do kolejnego testu. Tym razem z instrumentem. Zobaczymy, jak te mikrofony radzą sobie z muzyką i dynamiką gitary akustycznej.
Okej, okay, jak sami zauważyliście, każdy mikrofon ma swoją dynamikę, każdy mikrofon ma swoje plusy i minusy. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że ustawienia były wyjustowane, więc tak naprawdę trzeba by było to wszystko poddać ekwalizacji, kompresji i tak dalej, żeby to miało ręce i nogi tak naprawdę. Po drugie, na tym rzecz polega, żeby się bawić. Ja akurat takie mikrofony wybrałem, jest to mój wybór i mam nadzieję, że będę się nimi dobrze bawił i cieszył w swoim studiu domowym. Niedługo zacznę nagrywać, więc wszystkie próbki oczywiście będę wstawiał do internetu. Mam nadzieję, że film wam się podobał, kolejny unboxing. Jak mi się coś trafi jeszcze w łapki, to oczywiście zrobimy rozpakówkę. Także jeżeli uważasz, że wszystko jest ok, to daj łapkę w górę. Jak masz pytania, to zapraszam oczywiście do dyskusji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, zapraszam do kolejnych filmów i subskrypcji kanału. Dzięki serdeczne. Ahoj!